Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku No Man's Sky. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w naszej wspaniałej bazie, naszym bunkrze zbudowanym na górze. Zobaczcie, jakie to są widoki. Oczywiście zachęcam do oglądania odcinków po kolei, tylko wtedy ma to tak naprawdę sens. Otworzy nam się fajna, spójna historia, jedna wielka przygoda. A oglądanie tego na wyrywki, no myślę, że może sporo zepsuć. Dobra, ja muszę sobie przypominać, co tutaj się działo ostatnio. Kurde, tu jest wysoko. W sumie to mogłem tą bazę dać jeszcze wyżej. Wejdziemy sobie tam na tą górę później, zobaczymy, co tam jest. Dobra. Zobaczymy po pierwsze tak, nasz dziennik, co mi każą zrobić. Podążę za automatycznym systemem naprowadzania statku. Statek zlokalizował źródło paliwo, dobra. Paliwo. Tam chyba, tak? Ja bym jeszcze tutaj nie chciał opuszczać mojej fajnej planety. Ja się dość dobrze na niej czuję, więc myślę, że olejemy na razie to zadanie i polecimy sobie gdzieś, albo nawet nie polecimy, przejdziemy się gdzieś tu w najbliższej okolicy. O kurde, coś mi się przycina, gierka. Dobra, gdzieś tutaj w tej najbliższej okolicy zobaczymy tą górę. Robimy skanowanko jakieś. Kurde, mam jakoś mniej FPS-ów niż zwykle. Nie wiem dlaczego. Oczywiście u was tego nie będzie widać, bo materiał jest nagrywany chyba w 60 czy nawet 30, nie wiem. Okej, wchodzimy na górę. Co my tu mamy? O, tam jest kamień. Tylko kurde, ja mam problem z tymi kamieniami cały czas, że ja nie wiem, które odwiedziłem, a które nie, bo one mi się normalnie pokazują. A nie, ten się nie pokazuje. Czyli on jest odwiedzony. Ekstra, to mi sporo ułatwia. Tam jest jeden, tu są jakieś latające zwierzaki do przeskanowania. Kurde, dobra, jest tutaj trochę rzeczy. Zrzucony ładunek. Okej. Zobaczymy, gdzie mamy coś najbliżej. Gwiezdna jeżyna, to nas trochę nie interesuje. Tam mamy miedź, miedź się przyda. Dobra, weźmiemy sobie ten ładunek tam. Po drodze oczywiście... O, to jest przeskanowane. Jakieś surowce sobie podziabiemy. No, to jest jednak gra oparta na crafting, oparta o crafting, więc no musimy dużo farmić surowców. O, tlen. Tlen jest ważny. O, tu mamy coś do skanowania jeszcze. Ja przypominam, że ja postanowiłem, że tak powiem, zaprzyjaźnić się z tą planetą i zostaniemy tu trochę dłużej. Oczywiście będziemy się przemieszczać po innych planetach, ale tutaj będziemy wracać. To jest nasza planeta domowa, że tak powiem. No dobra. Idziemy do tego ładunku. Coś to jest? Aha, Atlas Pass mi jest potrzebny. Nie mam Atlas Passu, więc... W sumie szliśmy tu na marne, no może poza tymi dwoma skrzyneczkami. Tu jest jakaś dziura. Robimy skanowanko. No mi za dużo nie daje. Dobra, co my tu mamy? Mamy, tam jest miedź. Gwiezdna jeżyna nas nie interesuje. Znaczy, nie wiem w sumie, czy mnie interesuje, bo nie wiem, co to jest. Te żółte to co to są? Artefakty jakieś, dobra. A tu bez schodzenia na dół, co jeszcze mamy? Tam mamy kamień wiedzy, ale to jest trochę daleko. Chociaż nie, to nie jest całe daleko, tutaj inne rzeczy są jeszcze dalej. Przydałaby się jakaś taka bardziej tradycyjna mapa w tej grze, żeby spojrzeć na to wszystko z góry. Może zejdziemy tam na dół, o Jezus.
Dobra, ten kamień jest nieoznaczony, ten też, znaczy, że ja już je odwiedziłem. Ale tam mamy znowu dwa kamienie. I tam jest co? Jakiś domek? Co to jest? Nieznany budynek. Dobra, myślę, że będziemy szli w tamtym kierunku, czyli najpierw tu, potem tu, potem tu, tu i aż tam do tego budynku. O ile się oczywiście nie zabijemy schodząc z tej góry. Kurde, ale fajna planeta mi się trafiła, naprawdę, to są niezłe widoczki. Okej, okay, tam jest kolejny kamień, który ja już odwiedziłem. Nie, nie odwiedziłem, dobra. Chyba tu mamy bliżej do kamienia. Czy tu coś jeszcze jest? Dobra, tu jest jakaś fasola impulsowa. Ja pierdzielę, kto te nazwy wymyślał. Fasola impulsowa. Nice. Dobra, badamy tą fasolę. Okej, okay, podniosłem ją po prostu. Coś mi się wydaje, że tego typu rzeczy to jest do jakiegoś tego takiego rolnictwa, które jest w tej grze zaimplementowane. Nigdy się w to nie bawiłem. Jak ja w to grałem, to nie było w ogóle chyba takich bajerów. Tak swoją drogą dosłownie wczoraj przeczytałem o nowych update'ach do tej gry. I tam się szykują naprawdę ciekawe rzeczy, takie, o których w ogóle mało kto pomyślał. Także ta gra jest dalej, dalej, już tyle lat po premierze, cały czas rozwijana i to rozwijana w taki, no, w zasadzie można powiedzieć najlepszy możliwy sposób, bo te update'y to są duże update'y, takie dodające nową zawartość, nowy content, nowe mechaniki, no i to wszystko za darmo, nie? Nie trzeba kupować żadnych dodatków, żadnych DLC-ków. Po prostu mamy grę i dostajemy za darmo update'y. Okej, okay, dobra. Gdzie teraz? Tam jest kolejny kamień, ale to jest trochę daleko. O, tu będziemy potrzebować te moduły zakopane w technologii. Ojej, jakie w ogóle skały tutaj są, no jestem za cienki. O! Kolejne dziwne zwierzątko. O, co jest? Jakiś taki... krowożółw, nie wiem. Ale wiem, że go tak nazwę właśnie. Z jakiegoś powodu w tej chwili wydaje mi się to świetnym pomysłem. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Musimy porozkminiać takie rzeczy. A to katalog będzie. Nie, nie, to będzie w odkryciach. Kurde. Gdzie to się robi? Flora, fauna. Gdzie jest mój krowożółw? Co tylko to? I tu nie gra. Czy to nie jest krowożółw mój? Czy to jest mój krowożółw? One chyba różnie wyglądają w ogóle, coś mi się wydaje. Minerały, fauna. W sensie, jak to się nazywa? Działo, to jest to. Kumacie, że one nie są, one nawet jeden gatunek może się różnie w ogóle prezentować. Bo mój ma jakąś taką skorupę, a tamten w tym katalogu, no ewidentnie nie miał. No nie? Patrzcie. On ma takie, jak te stegozaury, dinozaury. Dobra, a ja mogę to przecież jeszcze przesyłać, te wszystkie odkrycia, gdzie to się robiło? Kurde, ja w ogóle nie ogarniam. Co tu się dzieje? Prześlij. A jak przesłać wszystko od razu? Była taka opcja, gdzieś prześlij wszystko, czy coś takiego. Tutaj chyba, tak. Nanity za to dostajemy. Ja dalej nie wiem, do czego są nanity, ale na pewno do czegoś mi się później przydadzą. Dobra, gdzie ja szedłem? Tu szedłem. Kopiemy.
Dzień dobry. Wow. Moduł technologiczny i to mi daje tak pozyskane dane. One mi są potrzebne do odblokowywania nowych budynków. Oha, dobra, ja w ogóle tutaj tak trochę umieram. Gdzie to jest? Utrzymywanie życia, doładuj. Tlen. Dziękuję. Uszkodzona maszyneria. Żywy szlam. Chyba nie jest to potrzebne do niczego. Kurde! Kwipunek pełny, no tak. To się stakuje do 5. O, ja mam dużo tych sześcianów wiru, tak. Ja mam tutaj w ogóle dużo rzeczy na handel, tak mi się wydaje. Więc chyba trzeba będzie to sprzedać. No. Dobra. Ja pierdzielę, to są jakieś dziwne. Co to jest? Niebezpieczna flora. No bo tu gdzieś w pobliżu był jakiś budynek, nie? Teraz tak, jeżeli w tym budynku będzie jakaś opcja handlu, to spoko. Gorzej jak nie będzie opcji handlu i ja tylko tam będę miał więcej rzeczy do podniesienia. No nie wiem, spróbujemy. Spróbujemy tam się dostać. Oczywiście pewne rzeczy mogę zbierać jeszcze, bo te, które się stakują do jakiejś tam wysokiej liczby, to one mi się pododają. Więc niczego nowego już nie podniosę. Zboczyłem z kursu. Oho! Kolejne duże dinozaury. To wygląda jak hipopotam z ryja, a... Nie wiem, kurde, a pierdziele. Fajne są te stworzenia niektóre, naprawdę. To wygląda jakby mogły mnie zabić w 2 sekundy, ale chyba się boją. Pierdziele. No ciekawe tu są rzeczy, powiem wam. No, bo tu raczej nie jest nic, z czym mógłbym handlować. Ale możemy tutaj zapisać checkpoint. No, ekstra, wiem. Co to jest? A, patrzcie, to akurat jest terminal handlowy, jak się dobrze złożyło. Sprzedaj. Oczywiście sprzedaję coś, co nie wiem w ogóle do czego służy. Ale widzę, że jest sporo warte. Artefakt geków. Dobra, sprzedajemy. Fasola. Co my tu jeszcze możemy sprzedać? Bulwa szpiku? No ona jest tania. Dobra. Jak wygląda mój ekwipunek teraz? Ten tetrakobalt, mam dużo tego tetrakobaltu. Czemu nie mogę sprzedać tetrakobaltu? Nie ma go tu w ogóle. Nie, jest, dobra, jestem ślepy po prostu. Uuu, patrzcie ile hajsu. Kurde! Dziwnie się to obsługuje. Dobra. Teraz mamy miejsce normalnie w ekwipunku. Elegantnie. Ja pierdzielę, jakie drzewo. Hit. Ty, i nawet mogę to wydobywać. Z tego będzie na pewno dużo węgla. Stru! No, nieźle, nieźle. Okej. Okay. Ja myślę, że teraz
Wrócimy do bazy. Albo nie jeszcze. Jeszcze gdzieś tu po drodze były cenne rzeczy. Kamień wiedzy. Dużo jest tych kamieni wiedzy. Jakoś tak wydaje mi się, że albo kiedyś tego w grze było mniej, albo ja to inaczej zapamiętałem, bo generalnie wydawały mi się one rzadkie, a tymczasem teraz tutaj napotykam je prawie na każdym kroku. Kamień wiedzy. Dobra. Zastanawiam teraz, nad czym się tu skupić, bo mam kilka opcji. Mogę się skupić na rozbudowie bazy, ale tak naprawdę nie mam tam za bardzo co budować, bo muszę odkryć nowe technologie, więc mógłbym szukać tych, chyba wydaje mi się, tych właśnie zakopanych modułów. Ale też chciałbym troszkę posunąć, że tak powiem, fabułę naprzód. Nawet nie tyle co fabuła, tylko po prostu rozwój, bo mi się cały czas marzy autko. Chcę mieć tu autko. Okej, gdzie to było? Tu jest. Gdzieś bliżej tego nie ma. Tu. Niby bliżej. Ej. Nie, raz mi się to pokazuje, raz nie. Na tym radarze. Dobra, idziemy tam. Chyba na pewno się cofniemy do bazy, jak tylko ogarnę ten moduł zakopanych technologii. Chyba, że tam obok też będzie coś takiego, co mnie interesuje. Czyli kamień wiedzy, albo właśnie to, albo nie wiem, coś takiego unikalnego. O, no bo ten. Zobaczymy sobie wtedy w bazie, co mi jest potrzebne najbardziej. I wtedy podejmiemy jakieś decyzje. Hyc, hyc, hyc. No, szybciej, szybciej. Już coraz rzadziej są nowe rzeczy do skanowania. Dzień dobry. Mam dane. Dobra. Przywołajmy nasz pojazd. To znaczy nasz. Nie, nie, to ktoś. Stateczek. Jak się pojawił, chamsko. Ląduje na mnie? Ciekawe, czy mam paliwo. Nigdy nie pamiętam, czy mam paliwo. Czy... Mam już połowę zbiornika. Ziuuu. Dobra, gdzie jest moja baza? Jest tam baza. Matko, nie, ja tego nie lubię, tego kręcenia się w głowie. Jak to blisko jest, jak się leci, nie? A z buta szedłem, kurde, 20 minut prawie. Ciekawe, czy mogę sobie... Nie mogę w bazie wbudować lądowisko, żeby tak elegancko lądować. Witaj, bazo. Dobra, ja myślę, że musimy się jakoś tutaj nazwać w ogóle. Moja baza będzie się nazywała baza. Bardzo kreatywnie, prawda? Prześlij bazę. Dobra, dobra. Tutaj patrzymy, co my mamy do odblokowania. Technologia do zbudowania budynki. Zajrzyjmy sobie najpierw tutaj. Ogniwo zapisu. Po aktywacji ogniwa stają się permanentnymi punktami orientacyjnymi i pozwalają wracać do wybranych miejsc. To jakiś taki teleport, czy mi się wydaje? Nie wiem. Zwolę tylko mnie dopisać postępy w dowolnym momencie. Dobra, to mamy. Tu jest bateria.
To wydaje się dość cenne. Ale zobaczmy sobie jeszcze w sekcji budynki, co jest. Aha, dobra, to są te po prostu takie surowce. Znaczy te rzeczy z surowców. Metal. Czy chcemy budować? Ja myślę, że najpierw sobie ogarniemy. A tu. Aha, dobra, kumam. Tu mogę się tak przeskakiwać. Dobra. Ogarniemy sobie najpierw te drewniane rzeczy. Cienka drewniana ściana. A czym to się różni od tego? Od zwykłej ściany. Jest tańsza. Chyba jo. Kurde, ja jestem prawie pewien, że tu można było budować jakieś takie. Boże, jak to się nazywa? Pojemniki, jakieś szafy, że mógłbym tam schować jakieś rzeczy, które mi po prostu zalegają w ekwipunku. Nie chcę ich sprzedawać, nie chcę ich wyrzucać, chcę je mieć, ale chcę je mieć na później. Ale nie widzę niczego takiego tutaj. Rama oprawna. Drewniana półrampa. Mały panel. Jest. Ciężko tu coś wybrać. Drewniany rożnik dachowy, łukowy. Dobra, jeszcze coś. Zobaczmy, co my w ogóle możemy. Komputer bazy to mamy. Jednostka to jest to, nie? I to jest wszystko właściwie, nie? Wybierz kolor, to jest jeszcze w ogóle. Dobra, nie będziemy się bawić jakieś kolory. Ogólne, co my tu mamy? Mamy. Moduł teleportacyjny bazy. Przenośne to są te, tak. Rolnictwo. Pojemnik z florą. A, damy sobie taki pojemniczek, co? Tu. Nie wiem, cholera mi to. I tu mamy te rzeczy związane z przemysł w ogóle. Dobra, to są te kable. Moc. Ej, co to się stało? Moc, przełączniki, jakieś takie pierdoły. Technologia, okablowanie. Przecież tu też. Okablowanie jest we wszystkich tych? Dekoracje jeszcze mamy. Flaga. Oświetlenie, lampa. A damy sobie flagę, a co? Albo nie, najpierw może zrobimy jakiś dach i wtedy ją damy na dachu. Dobra, to jest właściwie tutaj wszystko, nie? Dobra, żeby nie było, że nic tutaj nie dodaliśmy do naszej bazy, to. Dobudujemy trochę. O kurde! Prawie bym spadł. Dobudujemy trochę ścian. Taką dużą bazę będziemy mieli. Będziemy się ograniczać. A, dobra, nie mamy już wungla, okej, okay, ale zawsze jakaś tam rozbudowa bazy była. I powiem wam szczerze, że nie wiem, co ja mam tutaj, w co ja mam inwestować, bo brakuje mi tu paru elementów, ewidentnie, które wydaje mi się, że miałem wcześniej. Pozyskamy to. Nie wiem, jak to ma działać. Pozyskamy jeszcze to. I to sobie od razu wybudujemy. Bo ja wiem, co to jest. To mi zaznaczy przydatne rzeczy w okolicy. Jakoś tak to budować bardziej z
z jakimś takim sensem, ale dobra, niech jest sobie tutaj. Aha, no, bracha metalowa na rurki węglowe. Standardowo, tylko że ja chyba nie mam wungla. Blachę sobie zrobimy, ale na rurki, a nie, mamy, dobra. Wzmacniasz sygnału, dobra, niech. Burza, super gorąco burza. Dobra, i co tutaj mamy? I skanowanko zrobimy. Zlokalizuj pobliskie budynki. Sru. I co? Tam coś jest. Fajnie. Na górze. Ile dobrze mi to pokazuje. Czyli że tam będzie coś fajnego. Wizerunek handlowy, dobra. Może się przyda. Ja to głupio wybudowałem. Mogę to zwinąć? Mogę to zwinąć. Bo to w ogóle wypieprza jakimś laserem. Okej, to jest ta burza, więc ja chyba teraz tutaj przeczekam to. Albo może kombinujemy, gdzie to dać tym wzmacniacz sygnału, żeby to jakoś umieć. Dobra, no, jakby to wychodzić. Żeby to jakoś sensownie wyglądało. Ale co, na zewnątrz mam to postawić? Chyba dajmy na razie to tutaj, mogę sobie to w każdej chwili przenieść przecież. Już się skończyła burza? Nie, jeszcze się nie skończyła burza. Jeszcze zginę od burzy, to by było lepiej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Doładuj wyposażenie. Aha, tu mogę stąd doładować wyposażenie, to też fajne. Gesty, to jest do jakiejś grania online. Tryb foto. Ja lubię tryb foto w grach, ale akurat w tej grze niekoniecznie. Znaczy niekoniecznie odczuwam potrzebę używania. System użytkowy, włącz reflektor. Przynęta na stworzenia, co to jest? Aha, to są jakieś takie rzeczy, które. O kurde. Wymień multi narzędzie, zmień broń dodatkową. O kurde, co to w ogóle są za opcje? Przełącz widok kamery. Zium, ale jestem brzydki. To już nawet nieźle to wygląda. W ogóle szkoda, że zacząłem tą grę grać z widoku pierwszej osoby, bo tak. W sumie to wolę gry z perspektywy trzeciej osoby, ale jak już zacząłem tak, to teraz mi ciężko jest się przestawić. Dobra, jak to się robiło? Systemy użytkowe. Przełącz. Co tu jeszcze jest? No tak sobie tutaj obczaiłem te opcje, bo i tak jest to burza. Przywołaj statek, wezwij egzopojazd. Co jak nie mam? Czy nie przyjedzie? Nie posiadasz? Co to jeszcze jest? Egzopojazd Nomada, jeszcze jakiś inny pojazd. Ha, tu w ogóle, jo, patrzcie ile tu jest rodzajów. A no tijem, bo tu jeszcze można nurkować. Ja, kurde. Jeszcze frachtowiec, inny statek, co to? Nie wiem, co to. Dobra, dobra. Myślę, że w sumie nic nie zrobiliśmy w tym odcinku. Dlatego polecimy na inną planetę teraz. Jakiś progres zrobić. Zrobimy to, co mi gra każe. Trzeba się rozwijać. Trzeba się rozwijać. Lecimy tutaj. Nie wiem, czy ja byłem na tej planecie. Już nie. Według tego nie byłem. No ciekawe, co tam będzie. Oczywiście to jest daleko. Umiarkowana planeta. Ale jest wysoka aktywność strażników. Wiecie, co to znaczy? Strażnicy to jest policja. To znaczy, że każde pozyskanie surowca będzie się wiązało z tym, że będzie przylatywał ten Fajfus i ostrzegał mnie najpierw, a potem atakował. No więc to będzie słaba planeta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie surowców. Ej, paliwo mi się skończyło. No nie, nie mam ani trytu, ani pirytu, więc będę musiał trochę postrzelać w te asteroidy, czy co to, kurde, jest. Jezu, ile tego tu jest? Chyba tak trochę nie mogę
trafić, więc dobrze, że ten tryb się szybko robi. Złoto, jeszcze trochę platyny, dobra. Dobra, czy to wystarcza? O, to szybciuteńko. Syru! No, jeszcze 28 sekund. Co my tu jeszcze mamy? Gwiezdna bulwa, to jest chyba, tak mi się wydaje, do tego rolnictwa, bo mam taką inną ikonkę specyficzną. Jest aktywowana miedź, czyli jakaś lepsza miedź, jak rozumiem. I inne złoża, parafiny i srebro. Nie wiem, do czego jest parafin, srebro zakładam, że jest cenne, ale też nie wiem do czego. No nie wiem, zobaczmy w ogóle, jak ta planeta wygląda. Wygląda tak, bo na razie nie za ciekawie, niczym się specjalnym nie wyróżnia. Coś długo wygląda, tu jest jakiś budynek chyba, czy co to jest? Wejście w atmosferę, no tak, no, zgadza się. Co to jest? Lądowisko. Ale tam też jest jakieś lądowisko. Chyba. Dobra, zobaczmy najpierw, podejdźmy do tego. Co tak długo lecę? Aha, dobra, może bym przyspieszył. Okej, okay, tak. Jest to jakieś lądowisko? Nie, to nie jest lądowisko. To jest jakiś nietypowy budynek, powiem wam. I chyba sobie tu obczaimy, co tu jest. Dobra, oczywiście musimy trochę poskanować. Właśnie takiego drzewa jeszcze nie widziałem z takimi kolcami. Tutaj cały czas jednak gra daje... Co jest? Czemu ja nie mogę tego... Ekstremalna pogoda... Aha, dobra, ja miałem na manipulatorze terenu, nie? Brawo. Ciekawe, jak szybko policja przyleci. Jest policja już gdzieś? Nie ma. Dobra, to lecimy. Kurde! Ostrzeżenie pogodowe. No, no, no wiem, no, że się zbliży. No, już to drzewo sobie pyknę do końca. Okej, okay, tu mamy save'a. Bujny teren, achak. Zdrowie. I tutaj, uszkodzony kontener. Tu pewnie nic cennego nie będzie, nigdy nie ma nic cennego w tych kontenerach. O, artefakt getku, dobra. W miarę cenny, powiedzmy, tak mi się wydaje, przynajmniej nieźle. O nie! Dobra, patrzcie, to są ci, to już nie są ci strażnicy tacy latający, takie kulki, tylko chodzący, oni są dużo groźniejsi, ja prawdopodobnie go nie pokonam. Dobra, ja bym chciał wejść do tych budynków. Jest taka... O kurde, ale mnie ta burza atakuje! Ja muszę się skitrać! I to szybko! Spróbujemy się skitrać po prostu pod ziemią, ale... Udało się. Wow! Ale dosłownie chyba w ostatniej chwili, nie? Ale to jest swoją drogą zajebiste, nie? Ile znacie gier, w których można coś takiego zrobić, że żeby uciec przed burzą, po prostu wykopać szybko, byle gdzie, tunel. Dobra, ja jestem trochę, że tak powiem, ranny. Mogę to jakoś... Chrona przed zagrożeniami sód, dobra. O, chyba mi lepiej teraz. Fajnie w ogóle, że to jest trawa, nie? Od razu. Czy tak to wygląda dziwnie? Jeszcze jest ta burza tam? Jest, nie, dobra, 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 no to mam, ja nie chcę, kurwa, gdzie to jest? Gdzie jest mój tunel? Dobra, nie, nie, jednak tu przeczekamy chwilę. Kurde, druga burza w tym odcinku, co prawda tam to była na innej planecie, ale... Ej! Coś tu się zbugowało lekko.
to nie było zbyt mądry pomysł. No kończ się, burzo! Ty stąd wyjść. Dobra, nie, tylko się lekko wynurzę i dostaję od razu. No nie obrażenia, jeszcze tylko ten system ochrony przed obrażeniami, czy tam zagrożeniami mnie. On bierze na siebie te wszystkie obrażenia. Kurde! Bez sensu, że to tak długo trwa. Pół odcinka przesiedzę w tunelu, no zajebiście. Czy pył krzemiankowy pokopiemy? Ale nie wiem, czy sobie właśnie nie rozpieprzyłem tunelu. Jezu, ale czemu to się tak głupio robi? Ale fajny tunel, patrzcie. Wow, ale mam tunel. Nice, i to można tak kopać przez całą planetę, nie? To jest zajebiste. Ale burza cały czas się nie chce uspokoić. Ja mi się to nie podoba, dobra, gdzie to było w ogóle te... Chyba teraz trochę odjechałem za daleko od tego miejsca, które mnie interesowało. Dziękuję bardzo. Wreszcie. Ja tu już system tuneli wybudowałem po prostu tak, że mógłbym, kurde, wodociągi tu kłaść. A burza dopiero się teraz... Dobra, teraz pytanie moje brzmi, jak się dostać do wnętrza tego budynku? Tak, żeby najlepiej ten strażnik... Wzmocnione drzwi. A. Okej. Widzę, że niespecjalnie. Dobra, ja bym musiał chyba ogarnąć błyskacz. Tak. No, rurki aż 3 i dużo metalu chromatycznego. Tak, żebym musiał. Bo jakby. Mój laser wydobywczy też zadaje obrażenia, ale on zadaje ich bardzo malutko, więc musiałbym mieć po prostu pistolet normalny, żeby rozwalić te drzwi, a z tego co widzę, to te drzwi po prostu trzeba rozwalić. Dobra, jak daleko tam to jest? 600 tych... O, no dobra. Myślałem, że tam z buta sobie dojdziemy, ale chyba nie dojdziemy sobie z buta, więc... No cóż. Lądowanie tutaj, no trochę mi się nie opłaciło. Bo koniec końców po prostu musiałem przesiedzieć dużo czasu w tunelu, a do budynku i tak nie mogę wejść. Lecimy tutaj. Żeby chociaż jakikolwiek progres był w tym odcinku. Dobra, co to jest w ogóle? Dobra, to jest kolejny jakiś artefakt jakiejś cywilizacji dziwnej. Mamy kamienie wiedzy. Jezu, ile już tych kurwaksowych słów znam. Tu mam aż 3. Ja już bym chyba mógł się normalnie z nimi dogadać, coś mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra, tu chyba musimy wejść. Cóż to jest? Pozostałość Bujol Obed. Śruiny chyba. Takiego budynku nie udało mi się napotkać podczas mojej wyprawy, najwyraźniej o ma obce pochodzenie. No brawo. Zupełnie tu nie pasuje. Kiedy na niego patrzę, w moim umyśle zaczynają pojawiać się słowa, dziwne fragmenty urwanego języka. Czy to istota podróżująca? Czy to przyjazna istota? No... A co, to się musi wykluczać? Jestem przyjazną istotą. Dziwnie się czuję, odpowiadając na pytania, co do których nie mam pewności, czy są mi zadawane, jednak coś najwyraźniej przyjęło moją odpowiedź, ogarnia mnie poczucie, że coś się obudziło, coś mnie obserwuje. Pada kolejne pytanie. Jest pierwsza? Ostatnia? Pierwsza. Jakieś chyba filozoficzne rozkminy są. Nie wiem, w jaki sposób odbyła się ta rozmowa, monolit jest starożytny i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że już wiele razy zadawał te pytania. Znów się odzywa. Czy widziała szkarłatne oko, czy szkarłatne oko ją widziało? I to, i to.
Prawdopodobieństwo anomalii przekracza parametry bezpieczeństwa. Wykryto wyrwę. Co kurde? Granice upadły, ściany się zawaliły, wszechświat czeka na ciebie. Znajdź nas, podróżniku. O Jezu, jaka wiksa w ogóle. Dobra, mam paliwo do hipernapędu, zajebiście. Znajdź tajemniczego nadawcę, ruszaj w kosmos. I co? Dobra, oni mi każą opuścić tą galaktykę. Nie będziemy tego robić jeszcze. Bo tu mamy jeszcze planety, na których nie byliśmy w tym systemie. W systemie, który przypominam, nazywa się system Latkensa. Jeszcze w ogóle, dopiero jak już montowałem poprzednie filmy, zauważyłem, że napisałem własną ksywę z błędem. Brawo. Brawo. To trzeba umieć. Co my tu mamy? Mamy tu planetę, na tą, na której teraz jesteśmy. Która mi się nie podoba, bo jest wysoka aktywność strażników. Mamy naszą bazę. I mamy... To jakieś wawaliaci, to, które odkrył ktoś inny. W ogóle jak to się stało, że jakiś typ tu przyleciał na tą planetę, odkrył jedną, znaczy na ten system, odkrył jedną z planet i a reszty nie ruszył. Trochę dziwne. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi tutaj. Dobra, ale według tego tutaj są cztery planety i aż dwa księżyce. Ja chyba nigdy nie byłem na księżycu, ja bym chciał polecieć na księżyc. Jak się tam dostać? Dobra, to jest akurat właśnie jeden z tych księżyców jest na orbicie tej planety, na której teraz jestem, więc odlecimy trochę i spróbujemy go zlokalizować. Jest, widzę, jest księżyc. O, wiadomość. Komunikator i co? Nadchodząca transmisja, źródło nieznane. Nie jesteś sam. Proszę, zidentyfikuj się. Jestem... No, ale przedstawię się. Ja jestem uprzejmym człowiekiem. Zostawiłeś mnie, dlaczego? Nie rozumiem, o co ci chodzi, ziomuś. To oczywiste, że tak mówisz. Oczywiste, że tak jak inni... Z kim rozmawiam? Nie ma odpowiedzi. W komunikatorze panuje cisza, choć kanał wciąż jest otwarty. Dobra, ktoś mnie tutaj prześladuje, jakiś stalker. Trzymano współrzędne, no fajnie, no kurde, cały czas jest tutaj dużo rzeczy do robienia. Mam trochę problem, że tak powiem, z ogarnięciem, co w jakiej kolejności powinienem robić. Będziemy robić wszystko po trochu. Tak jak robimy to w innych moich gameplayach. Wiecie, że ja sobie cenię różnorodność. Dobra, jest księżyc i co? To będzie po prostu... Takie samo jak planeta, tylko mniejsze? Czy może księżyce się czymś różnią? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Bang, bang, bang. Dobra. Czy ja w ten sposób mogę tu dolecieć? Mogę chyba. No to wygląda po prostu jakby była taka mniejsza planeta, nie? No, bo w sumie tak jest, nie? Okej. Okay. Lądujemy tutaj i po prostu zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku zobaczymy sobie... Jakoś tak... Inna kolorystyka tutaj panuje. Dobra, może ja bym wylądował gdzieś, gdzie coś będzie... interesującego, a tutaj wydaje mi się, że... tu nie ma żadnych... budynków, ani niczego takiego. To jest taki dziki księżyc. Ale może się mylę. To mnie właśnie zastanawia, czy w tej grze każda planeta, każdy księżyc, każde miejsce ma coś do zaoferowania, czy to są też takie, które są zupełnie jakby nieprzydatne. Bo chyba... Oho, dobra, mamy to. Mamy to. Okej, okay, lądujemy tutaj. Obadamy sobie ten budyneczek. I to by było na tyle w tym odcinku. I tak rozrósł się do 45 minut aż, a w sumie
No, muszę to powiedzieć, no, marny progres zrobiliśmy, znaczy zawsze jakiś progres jest, ale niczego wielkiego nie osiągnęliśmy, więc no trudno. Myślę, że nadrobimy to w następnym odcinku. Na dzisiaj to już koniec, także dzięki, na